Cześć internety, tu Mirkę, a to będą inspiracje września. Let's do this right now. Inspiracje to będzie taki, myślę, lajtowy format vloga tak z domu i z okolic, co nie wiem, czasem jakiegoś spacerku czy coś. Myślę, że jako taki vlog wyjściowy dalej pozostają ikony. No i oczywiście randomowe vlogi z jakichś wyjazdów czy nie wiem, wycieczek. No wiecie jak jest, nie? I to tak będzie oczywiście od czasu do czasu. Pomijając fakt, że skoro inspiracje września, to ewidentnie będą też inspiracje października, inspiracje grudnia. To będzie taki co miesięczny format, zwykle pod koniec miesiąca będzie nowy filmik. To jest. I o czym będę mówił w takich inspiracjach? A no właśnie, będę mówił o takich rzeczach, które w jakiś sposób na mnie wpłynęły, w jakiś sposób mnie inspirują i motywują do działania w danym miesiącu, jakieś miały na mnie duży wpływ. Dobra, też jest. A właśnie, w każdym odcinku będą oczywiście inne chipsy, żebym mógł wam zapokazać. Żebym mógł wam pokazać jakieś co fajniejsze przysmaki. Okej? Okay? Dobra. W każdym razie, wracając już do samych inspiracji, do samego clue dzisiejszego vloga. No tak się składa, że oczywiście największą i najważniejszą rzeczą w tym miesiącu jest to, że w końcu wystartowała moja e-sportowa klasa. Co oznacza, że w końcu jest jakieś faktyczne działanie, jakieś autentyczne rzeczy, które można robić, można wreszcie jakoś interakcję podjąć z tymi ludźmi. I powiem wam, że jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Dzieciaki są naprawdę spoko póki co. No, jasne, jest to dopiero tak naprawdę w momencie, gdy to nagrywam, po dwóch lekcjach. Ale to mi już, tak wiecie, moim małym, skromnym okiem wystarczyło, żeby ocenić ich jako mający dobry potencjał. Także będzie naprawdę fajnie i naprawdę chcę dla nich jak najlepiej, nie? Są dla mnie taką dobrą motywacją dla mnie. Sprawiają, że jestem dla nich pełen nadziei i naprawdę chcę się dla nich starać. Także, no sorry, jeżeli krzesło skrzypi, ale po prostu bardzo wygodnie mi się siedzi. A jestem u siebie, więc już totalnie... Mógłbym się rozwalić. Inną kwestią z takich nowości na pewno byłoby to, że mijam miesiąc mojej pracy w nowej firmie. No i tak się fajnie złożyło, że podoba mi się tam. I jeszcze ludzie, no to tak są ci, co są w moim teamie, są nie tylko w moim teamie. W większości tam ludzie są tacy w moim wieku, mający podobne zainteresowania. No i też przez to tak... Nie wiem jak to powiedzieć, ale... ja wspieram ich, oni wspierają mnie i wydaje mi się, że dobrze się dogadujemy i to jest takie coś, co uważam, że naprawdę potrzebuję. Przy okazji jest dużo śmieszkowania i mailów, bo jak żeby inaczej, nie? W takiej kulturze teraz żyjemy. Z takich rzeczy, które powiedzmy oglądałem, czytałem, to dalej trzymamy się z Julią tej fazy, że lubimy sobie jakiegoś anime obejrzeć, także bardzo fajne akurat tytuły nam się trafiły teraz we wrześniu i na przełomie sierpnia-września. Oczywiście na przód, na czoło tego wszystkiego wybija się zdecydowanie Psycho Pass. Był naprawdę, naprawdę fajny, naprawdę fajny. Oba sezony. Film ujdzie, ale oba sezony były spoko. Także to było naprawdę fajne, warte obejrzenia anime. A jeżeli już chodzi o dobre serie, to jeszcze bardzo mi się podobało. Jak to się nazywało? O Alino Seraph. Mimo, że to był taki właściwie prosty slasher, shonen znaczy się, to po prostu kreska była sympatyczna, postacie były całkiem spoko zarysowane. No i Noragami. Noragami z kolei aspirowało do czegoś więcej, było też takie bardziej school life, slice of life, romansowe. A no, też polecamy. Też polecam bardzo serdecznie, naprawdę. Zacznijmy od Psycho Passa. Wyobraźcie sobie XXI wiek, Japonia.
takie, wiecie, bardzo futurystyczne nawet, powiedziałbym. I tak się składa, że obowiązuje tam system skanowania fal mózgowych, pozwalający na determinowanie, kto będzie przestępcą, jeszcze zanim popełni przestępstwo. I dzięki czemu można temu od razu zapobiec, można przeciwdziałać jakiemukolwiek złu. Jest to, bo nie chcę tutaj robić spoilerów dużych, nie? Gdyż jest to w dużej mierze właśnie seria, gdzie trzeba podążać za całą akcją, żeby naprawdę ją docenić. No i no jedyne co mogę powiedzieć to, że porusza bardzo fajny motyw tego właśnie, jak określić, co jest dobre, co jest złe, oraz przy okazji, kto będzie osądzał sędziego. Tak, wiecie, bardzo pokrótce, ale jest to dobra seria. Jeśli chodzi o Warrior Seraph, to ja mówię, bardzo fajny shonen. Z kolei troszeczkę drugą stronę Japonia, bo nie taka troszeczkę utopijna przyszłość, ale raczej dystopijna, gdzie na ziemi nagle pojawiły się wampiry, pojawiła się jakaś ogromna zaraza, która wybiła praktycznie wszystkich dorosłych na świecie, zostały same dzieci. No i gdzieś tam właśnie istnieją jeszcze demony. No i też nie chcę naprawdę spoilerować, bo jest trochę tajemnic mimo wszystko do odkrycia. Jedno co muszę powiedzieć jednak to, że to już nie jest taka seria na poważnie. To jest taki właśnie taki shonenik sympatyczny, po prostu. Ale bardzo ładnie są moce ogarnięte. Noragami zaś... Noragami to by było takie najbardziej oryginalne z tego całego zestawienia tych trzech animców. No bo opowiada o... o wiecie, też z kolei Japonia, wiadomo, anime. Się powtarzam ciągle. Japonia. I wiecie, oni tam mają te swoje bóstwa. Każdy pagórek, każda rzeczka ma swoje bóstwa. No i jeśli chodzi właśnie o Noragami, to podążamy za historią jednego z takich bóstw, które za 5 jenów zobowiązuje się spełnić życzenia każdego, kto się do niego zgłosi. No, oczywiście jest to trochę podane w takim stylu, że... jak to nazwać? Taki bardzo urbanistyczny styl. Bo Yato, czyli właśnie ten Noragami, zagubiony bóg, potrafi na przykład wysprejować ścianę ze swoim ogłoszeniem i tylko jak ktoś zadzwoni, to potrafi na przykład poszukać komuś kota, bo komuś zaginął kot za 5 jenów. 5 jenów to jest taki, wiecie, jeden grosz przyswojowy dla Japończyków. Okej, okay, idźmy dalej. Właśnie Yato jest bardzo taki, powiedzmy, zabawny, bo jestem tam bóstwem japońskim. Na początku nie za bardzo wiemy czego bóstwem, ale hehe, to nie jest teraz ważne. Nie ma świątyni, przez co również nie ma domu, chodzi ciągle w tym samym dresie, ponoć bardzo zapoconym, i ma takie dość luzackie podejście do życia. Mimo że jak się okazuje, ma również to swoją taką poważniejszą, lepszą, powiedziałbym, stronę. Okej, okay, ale wszystko to aside, polecam. A żebyście nie myśleli, że oglądamy tylko, wiecie, chińskie bajki, tak się składa, że muszę się wam do czegoś przyznać. Jest taka jedna produkcja polska, taki jeden serial, i to uwaga, to jest komedia romantyczna. Nazywa się O mnie się nie martw, właśnie zaczął się bodajże 6. sezon, dobrze mówię? 6. sezon, myślę, tak było po 10 odcinków, czy tam 12 i teraz jest 78 czy 79. Coś takiego. W każdym razie, teraz zaczął się kolejny już sezon O mnie się nie martw i powiem wam, to jest naprawdę taki... mimo że sztampowy, to jednak nietypowy...
komediowy, fajny serial, naprawdę. I zawsze, co tydzień mamy taką bekę z tekstów, jakie tam padają, że... No, że każdy, kto to ogląda, to wie, o czym mówię, że no, po prostu nieśmiertelne teksty Krzysztofa i ten z nowego odcinka, że przyjmuje tę sprawę. O, polecam. Nawet jeżeli nie lubicie komedii romantycznych, to może ten akurat spodoba się wam i będziecie mieli bardzo fajny materiał do oglądania razem ze swoją drugą połówką. Laseczko moja, piłeczka moja, trytytko, fuzyjko moja! Trytytko! Panie Krzysztofie! Nie ma nikogo w domu! Proszę otworzyć, panie Krzysztofie. Ja przepraszam, że ja tak bez... Próg! Przepraszam, że ja tak bez uprzedzenia. Ja miałam już to zrobić w sądzie. Muszę pana przeprosić. A kto pani kazał? Nie, nikt mi nie każe, po prostu... Próg! Dobrze, po prostu jest mi bardzo przykro i głupio. I bardzo dobrze i słusznie. No i chciałam zapytać, czy może... Da się pan przeprosić. Wiem, że ma pan prawo do odszkodowania. A ja też wiem. Mój adwokat mi powiedział, to jest z powództwa cywilnego i są na to paragrafy. No, właśnie i... I co, jaka decyzja? Niebywałe. Ja nawet przez chwilę pomyślałem, że człowieka tu widzę, a tu nic bardziej mylnego. Szczerzuja, lisica, wężownica i nutria! Nie, panie Krzysztofie, ja naprawdę, ja chciałam dojść do jakiegoś porozumienia. Nie dojdę z panią do niczego. A wie pani to odszkodowanie, pani gdzie ja mam? Na 3 liter to jest, zgadujemy. Panie Krzysztofie, błagam już pana. Żegnam! Ale panie Krzysztofie... Ale co, cicho! Panie Krzysztofie, błagam! Proszę odejść! Niech oddychaj, Krzysiu. Oddychaj! Ale! Nie byłoby tego wszystkiego, oczywiście, całego tego kanału, gdyby nie moje zamiłowanie do gier i wszystkich tych różnych małych rzeczy innych, które mnie motywują. I właśnie, jeżeli chodzi o giereczki, no to dwie rzeczy. Pierwsza, wbiłem platynkę w Overwatchu, także I'm happy. A druga, dostałem klucz do zamkniętej bety The Amazing Eternals, czyli nowej gry Digital Extremes, którzy też są właśnie deweloperami, uwaga, Warframe'a. I o ile Amazing Eternals to troszeczkę inny gatunek, bo to jest taki właśnie overwatchowy, hero-based shooter, to jednak, powiem wam, różni się całkiem mocno od Overwatcha i dzięki temu będziecie mogli się już niedługo na kanale cieszyć wreszcie jakimś nowym angielskim contentem, bo zamierzam nagrać chociaż kilka gameplay właśnie po angielsku i przy okazji gra zapowiada się naprawdę zacnie, bo pomijając autentyczne mecze, gdzie strzelamy do wrogów, wrogowie strzelają do nas, to jest oczywiście jeszcze ta meta gra w menu, gdzie, jak się okazuje, po prostu gramy w planszówkę, takie wiecie, Jumanji, wchodzisz na pole, powiedzmy, jest Team Deathmatch, bam, zostajesz przeniesiony jako ta postać, grasz Team Deathmatch. Chyba... Wielu z was pewnie już to wystarczy na zachętę i powiem wam, że jak tak oglądam gameplaye, to jeszcze dodam, że przy okazji jest do tego element karcianki i karty oczywiście również występują w wersjach foil czy tam holo, zależy czy gracie w Pokémony czy w Magiki. I wygląda to naprawdę fajnie. O właśnie, a propos jeszcze gierek. Wyczailiśmy z Julią taką bardzo sympatyczną, koopową top-down strzelaninkę. Top-down znaczy widok z góry, jest bardzo pikselowa. Nazywa się Soul Knight i pozwala na świetną, naprawdę świetną kooperację w stylu, może nie Diablo, ale bronie są generowane w miarę losowo, tak samo w miarę losowo generowane są plansze. No po prostu prześwietna, bardzo casualowa, ale jednak dająca pole do popisu dla właściwego skilla giereczka, żeby spędzić przy niej co najmniej kilka wieczorów, naprawdę. Zwłaszcza jeżeli jesteście na przykład w grupie znajomych i chcecie sobie pograć coś tak lajtowo. Każdy ma smartfona, każdy może to pobrać, łączycie się przez Wi-Fi, jeden z was zakłada room, dołączacie i macie naprawdę dobrą zabawę. A przy okazji również samych postaci, którymi można grać, jest dużo,
i na dodatek ten styl pikselowy, to nie znam chyba osoby, której by to tak nie przypadło do gustu, jest naprawdę sympatyczny. Jest to coś naprawdę wartego rozważenia wśród tych wszystkich małych giereczek, które są na smartfony. To ta akurat powiedziałbym mocne 8+, może nawet 9/10. Serio? Tak było, nie kłamię. No jeśli chodzi o wrzesień, to też by było właściwie na tyle. No wiecie, no... Wszystko to zajęło jednak trochę czasu. No przede wszystkim nowa praca. Nowa praca to jest coś, na czym zawsze trzeba się bardzo skupić i bardzo trzeba się... Warto jest się dobrze pokazać. O, tak to ujmę. Dlatego też... To było dla mnie taką największą motywacją i największą, jakby to powiedzieć, inspiracją w całym właśnie wrześniu. Nie brakowało również dobrych chipsów. Te, co tutaj mam, to karbowane fromaże z Auchan. Bardzo dobre. Ale najlepsze, jakie jadłem w tym miesiącu, to zdecydowanie chyba były... może widzieliście na moim Instagramie albo fanpage'u na Facebooku. Te hotmixowe crunch chipsy to były? Crunch chipsy chyba. Które jadłem przy jednym takim wieczorze właśnie grania rankedów i edytowania filmików. Oj, dobre były. Trochę ostre, faktycznie, trochę ostre. Juli nie zakoniecznie przypadły do gustu. Teraz się śmieję. Ale były dobre, były naprawdę dobre. Dlatego tak jak zawsze polecam te wszystkie biedronkowe różne eksperymenta, tak teraz właśnie te muszę polecić. Wyjdziemy trochę poza swoją strefę komfortu. Tak jak ja wyszedłem kupując te niesamowicie oryginalne chipsy i powiem wam, że warto, spróbujcie też. A nie zapominajcie, że jednak te biedronkowe papryczane to dalej jest najlepszy wybór, jaki może być. No i oczywiście moją największą muzą, moją największą inspiracją jest jak zawsze moja Julia. I to dla niej dedykuję ten filmik. Dziękuję, kochanie. To ona wymyśliła ten format. I myślę, że jest to całkiem dobry pomysł. Okej, to widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście po drodze napotkacie mnóstwo gameplay i innych takich. Ale dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.